Hardkorowo mówiąc, przekonanie klienta do tego, żeby od ciebie kupił, jest porównywalne do wejścia do restauracji i przekonanie obcej kobiety, żeby się z tobą przyspała. To jest najtrudniejsze 15-30 minut w życiu. Po co? Kiedy można przez ileś miesięcy poznawać się z kobietą, poznawać się z facetem, zbudować relację, miłość i później nie musisz liczyć na szybki seks, tylko masz ten seks o każdej porządnej nocy. Rozumiemy? Metaforę i różnicę? Pomijając fakt, że jestem w szoku, że nikt z was nie podskoczył na czas 15-30 minut. A więc wiemy już o tym, że naprawdę szukanie bydła kończy się źle, ponieważ bydło zostawia po sobie bardzo dużo kup. Trzeba sprzątać, kurwa, stajnie Augiasza. Bez sensu. Bez sensu. Jest to nieopłacalne. Najtrudniej jest i najdrożej. Najdroższe jest pierwsze poznanie klienta, tak, w fizyce. A więc nie róbcie tego, bo jest to drogie. Lepiej naprawdę zbudować relacje na całe życie. Dużo lepiej, dużo taniej.